tym kibicem, można powiedzieć, doświadczonym. Znaczy po prostu lata całe, znaczy nie jestem ekspertem, ale no chodzi, znaczy znam się w jakoś tam podstawowy sposób na piłce, o tyle, że oglądam od roku 72, czyli naprawdę miałem wtedy 9 lat, piłkę nożną. Oprócz tego mam, no nie wiem, jakiś przynajmniej też około 20-letni staż chodzenia tutaj na Legię, bo mój wujek grał w Legii po prostu w latach 50. Ale wróćmy do reprezentacji. No, patrzę realnie, no, jak po prostu słyszę takie opinie kibiców, słyszałem jakiś program, że mam łatwą grupę, no to w ogóle wymiękłem, nie? No po prostu myślę, że mało wiemy o drużynach z innych kontynentów i nie wiemy, gdzie grają piłkarze z Senegalu, gdzie grają piłkarze z Kolumbii. To są poważne kluby, a Japonia to jest też fizycznie po prostu nieobliczalny zespół, więc jestem realistą, będę bardzo szczęśliwy, jak wyjdziemy z grupy i potem to jest wszystko możliwe, tak jak powiedział Lewandowski. Bardziej tak konesersko patrzę na piłkę. No tutaj wiadomo, przy okazji biało-czerwonych to jest emocja, nie? Ale raczej realnie patrzę na to w taki sposób, no w miarę realistyczny, ponieważ no, nie interesuje się tak zupełnie, że znam po prostu składy wszystkich drużyn, generalnie potencjał, ale tak globalnie wiem, że Senegal jest mocną drużyną i Kolumbia też. I może być bardzo różnie. Jak patrzę na napastników senegalskich, to po prostu jestem przerażony, co zrobi polska obrona. Na przykład na takiego gościa Mané, po prostu z Liverpoolu. No, bo generalnie przerażony jestem. Ale jak się okazało, no, przecież grali przeciwko różnym gościom, przeciwko Ronaldo i jaki będzie wynik z Senegalem? No dobra, jak mam stawiać, to postawię 2-1 dla Polski. Nie wyjść z grupy, to powtórzyć tradycję poprzednich mundiali, czyli te wszystkie historie typu mecz otwarcia, mecz o honor i tak dalej. Tam mecz ostatniej szansy, już to znamy i znowu te głupie tam jakieś śpiewy typu Polacy, nic się nie stało, nie znoszę tej piosenki. Po prostu nie rozumiem w ogóle, bo dla mnie to się stało zawsze po takich sprawach. Nie? Jak jest wpadka, to jest stopa, to się stało, a nie ma tam, że się nie stało.